Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko, niezłe. Trzydzianko. Trzypuzlowanko, 3D puzlowanko, składanko. Dzisiaj coś jeszcze chyba w naszych polskich internetach nie było, w sensie filmiku. Nie, było. 3D puzzle były. Ale nie, 3D puzzle Super Things. B, mówiłem, usiądź normalnie, kochanie. To jest chyba ten maksymalny... Poczekaj, kochanie. Zanim zaczniemy, zostawcie już za pamięci łapkę w górę. Kto nie ma subskrypcji, jeżeli Wam się podobamy i chcecie więcej takich filmów, zostawcie suba, czyli czerwony przycisk musi być na szaro i koniecznie z dzwoneczkiem, żeby Was informowało, że jest nowy odcinek. Czyli pierwszy raz chyba, bo nie widziałem na YouTubie polskich YouTuberów, którzy składają puzzle 3D Super Things. Zaczynamy od tego mega super zestawu, bo wiecie co to jest? To jest 3D Kabum City. Co jest bardzo ważne, to jest szerokie na 40 cm, długie na 57, prawie 60 cm i wysokie na 15, pewnie ten wieżowiec wystaje 15 cm w górę. Zobaczycie, będziemy to składać. Składa się to od godziny. I się jeszcze świeci w ciemności. Tak, potem zgasimy światełko, postaramy się Wam pokazać na samym końcu, jak już złożymy. To się włącza gdzieś. Nie, to się nie włącza, to się świeci, jest fluorescencyjną farbą pewnie pomalowane. Czyli musi się naświetlić i potem będzie świecić. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Zobaczcie, to mniej więcej wygląda tak. Potem weźmiemy jeszcze parę zinksów, poustawiamy i włączymy, bo samo składanie. Bierzemy dzisiaj wszystkie ręce na pokład, czyli będzie z nami składał Tobi, tak? Olek? Tak. Tatuś? Tak. I mamusia. Tak. I co dzisiaj i Lunia. Nie, Lunia nie łapkami, nie, bo pobrudzi. I co dzisiaj mamusia nam powiedziała? Wiesz co powiedziała, bo nie słyszałeś? Nie. Że jak dobijemy 10 tysięcy subskrybentów, występuje na naszym odcinku. To będzie odcinek specjalny z mamą, czyli będzie Oluś, tatuś i mamusia, która kocha swojego tatusia. Znaczy mężusia i synusia. Ale często się kłócicie. No jak to bardzo, rodzice? Bardzo, nieprawda, bardzo. Właśnie nieprawda, nie słuchajcie go, gada bzdury jak mało który. Okej, okay, lecimy na Szczecin, czyli otwieramy. Postaramy się... Nie, to nie tu. A, jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie. Bo Super Finksy Polska, czyli Magic Box Polska, dowiedzieli się, że wbiliśmy na 5000 i mają nam przysłać jeszcze puzzle 3D Enigmy, Profesora K i kogo? Mr. Kinga. I napiszcie w komentarzu, ja podepnę taki temat, kogo mamy składać następnego i głosujemy, kto będzie składany następny. Czy Profesor K, czy Enigma, czy Mr. King. A ty kogo byś najbardziej chciał? Ja najbardziej chciał Enigma. Zobacz, to już jest wszystko. Pudełko sobie zostawiamy, żebyśmy potem sobie obejrzeli, czy dobrze złożyliśmy. Tu jest Instructation the Competition. I wygląda na skomplikowane, ale podobnież to jest napisane. Poczekaj, spokojnie. Jest napisane, że trwa składanie od godziny do dwóch. Od jednej do dwóch godzin. O, może tak. I teraz zobaczcie, ile jest elementów. Zaraz poczekaj, muszę to. Co chciałeś powiedzieć? Co chcesz powiedzieć, kochanie? Nic. Wybijajcie też do Olusia na jego kanał. Na razie zwiastun. Będą kolejne filmiki. Już niektórych jest subskrybentów, pozdrawiam. O, niektórych subskrybentów swoich pozdrawia. Przypominamy, że tam jest jego twórczość, jego pomysły, jego filmiki i tak dalej. Ja tylko pomagam. Zobaczcie. To są z jednej i z drugiej strony i te części wyciąga się. O matko boska. A, bo to są... O matko, ile tego jest? To się jeszcze rozkłada. Ja myślałem, że to jest tak malutko, a zobaczcie, to się rozkłada. To jest jedna, druga, trzecia i tu są strony na szczęście i są, zobaczcie, są na szczęście numerki. Na pewno trzeba to składać z całą rodzinką. Są numerki, gdzie co ma być. Będziemy zaraz to wszystko składać. Zobaczcie. To już trochę zrobiłem, powyciągamy. A gdzie jest podstawa? A, i to jest podstawa. Zobaczcie, to jest... Zaraz, kochanie. Zobaczcie, to jest podstawa. Czyli na tym będzie... Tu jest ulica. Poczekaj, Olusiu. Ulica, gdzie będą stałe budynki i będą wystawały i też postawimy tam parę zinksiorów. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Oluś, wołaj mamę, wołaj Olusia, to czy Tobisia. Mamo!
My przestawiamy kamerkę, włączamy przyspieszanko, bo przecież godzinę byście nie patrzyli, jak składamy, składamy. Może przez moment się będziemy łączyć, zobaczymy, jak to będzie. Mamusia, Agatko, kochanie, Tobiś, syneczku. No, zawołajcie z nami. Uwaga, 3, 4, krzyczymy, chodźcie. 3, 4. Chodźcie! Idziecie? No to chodźcie. Tobiś, chodź mama. Nie, to się będzie cały czas nagrywało, ale zmieniamy, żeby nie było widać, że mama się dopiero pojawi nam na odcinku. Prawda? A my tu będziemy składać. Obserwujcie nas. To jedziemy. Jesteśmy, udało nam się złożyć. Dziękujemy wszystkim rączkom. Pokażcie swoje rączki. To czyli zobacz rączki, nie rękę. Zobacz, Oluś też pokaż. Czyli w sumie było 8 rąk. Udało nam się to zrobić mniej więcej 20, chyba 2-3 minuty. Czyli nie było tak źle. Samemu by się pewnie składało od godziny do. Do ilu? Do 2 godzin. Zaraz ja biorę kamerkę, Oluś będzie pokazywał, będzie przekręcał. Zobaczycie cały ten Kaboom City. Na koniec, na pożegnanie wyłączymy wszystkie światła. Poczekaj, Tobiaszku, bo zaraz będzie zmiana kamerki. To pójdziesz. Musiał pójść już, naprawdę. Zobaczcie, jest naprawdę najwyższy budynek. Pełno i są wejścia, wyjścia. Jest nawet gdzie zjeść. I są, zobaczcie jeszcze. Patrz, Olusiu. Olusiu, teraz nagrywamy, tak? Zobaczcie, coś jest takiego na przykład, gdzie jest wypożyczalnia stateczków. Nie wiem, gdzie te statki. Gdzie te statki? Jakie? A, tutaj pewnie Tobi schował. A teraz ja tego... A, dobra. I tutaj są statki, które można wyjąć i nimi pływać. Tak, proszę Państwa, tylko niepotrzebnie Tobiaszek to tam schował. Oczywiście jak się coś wyjmie, z powrotem można to włożyć. Jest też fajne, bo są otwierane drzwiczki. I jeszcze gdzieś, mama, bo ty kojarzysz, a mama składała ten budynek. Co to jest, straż pożarna? Straż pożarna. Straż pożarna, tu też można wjechać sobie strażą. Zaraz poustawiamy, Oluś ustawia super bohaterów w różnych miejscach ze wszystkich 7 serii, które były oficjalnie w Polsce, prawda, Olusiu? Zaraz po... A, nie mamy Enigmy. No to zaraz jej poszukamy, to teraz przełączamy kamerkę i pokazujemy co i jak, a na koniec wyłączymy światło. Żeby zobaczyć, bo niektóre elementy powinny się świecić, to do tego czasu się powinny naświetlić. Tak, mamusiu? Pomachaj mamo widzom, dziękujemy. Potwierdzasz, że jak będzie 10 tysięcy subskrypcji, wystąpisz na odcinku. Tak jest, zobaczcie jakie ma paznokietki. Ogólnie jest taka fajniutka. Okej, okay, superosko, odlotosko. Prawda, Olusiu, że mamy fajną mamę i żonę? No to dobrze. Cieszę się, to teraz się przełączamy. Na razie, hej! I tak oto wygląda to przepięknie, zobaczcie. Oluś, powiedz, który z budynków ci się najbardziej podoba i pokaż. Najbardziej mi się podoba ta pizzeria. Znaczy pizzeria, zobaczcie. Jest wszystko, są stoliki. Jest tutaj, ja myślałem, że nazwa firmy, a to jest pizza. Z drugiej strony, zobaczcie. I są widelczyki. Wygląda to naprawdę czadersko. Mi się bardzo podoba wypożyczalnia łódek, gdzie można sobie... A to nie jest wypożyczalnia, tu ja myślałem, że to wypożyczalnia, a to jest jakaś fabryka, gdzie dostarczają na przykład prosto z Chin. Ktoś zamówił na AliExpress paczkę i oni tutaj przypływają z tym towaresem, bo tu jest jakiś towares. Fajna jest z jakąś antenką, nie wiem co to za budynek. Oleś, domyślasz się co to za budynek jest? Jaki?
Ten tu. Z ja anteną. Myślę, że to elektrownia. Że to elektrownia, być może. Tu mamy wieżowiec, gdzie jest maska. To jest pewnie baza superbohaterów. Nie, to jest ten. To jest tam, gdzie jest profesorka i Mr. King. Mr. King. Okej, okay, tutaj poustawialiśmy już sobie. Oluś poustawiał. Dlaczego poustawiłeś tu na tym budyneczku profesora Kiełbasę? Profesora. Bo on się śmieje. Pokaż, jak się śmieje. Przekręć go w moją stronę. Dobra. On się śmieje dlatego, bo patrzę na Mr. Kinga, a Mr. King dobra. Idę jeszcze z drugiej strony, żebyście zobaczyli. Tutaj mamy Secret Cave, czyli tajemnicza... Kit Fury. A tu jest schowany Kit Fury. Tutaj mamy Welcome to the Cabin City, jak ktoś wjeżdża drogą. Tutaj, a czemu na budynku tym stoją Oculus Max i... No dlaczego? To nie mówiłeś, jak kręciłem. Mówiłem. Mówiłeś? Tak. Że? Powtórz jeszcze. Że ten Mr. King spycha Oculusa i on robi tak. A spadam, a ten profesor Kasia śmieje, że spada. A, no tak, faktycznie. I na straży pożarnej stoi Kazum Kid. Jaki Kazum Kid? A jak? Kazum. Nie, jak on się nazywał, bo zapomniałem szybko. No i ty też zapomniałeś. Kitka Zoom! Kitka Zoom, mamy to. Okej, okay. Zobaczcie, wszystkie budynki naprawdę warto. Mi są już Mikołajki wkrótce w poniedziałek, więc może. Takie pudełka chyba kosztują około 100 zł. No, czyli nie jest tak dużo, więc zawsze można sobie zażyczyć na Mikołajki. Jak nie na Mikołajki, to na. Święta. Święta może Mikołaj przyniesie. Naprawdę nam się. To podoba. A tutaj poczekaj. Jeszcze doktor Wąc stoi na świetniku i na nich patrzy. I się jest, ukrywa się śmiech. Udało nam się to złożyć. Pokazaliśmy, jak to wygląda. Prawie każdy budyneczek. Tak. Podoba ci się to? Tak. Jesteś ciekawy? Jeszcze pamiętajcie. Pokazaliśmy, że tu są też otwierane drzwi. A, tu też otwierane drzwi. A to ja wcześniej pokazywałem chyba. Tu można sobie wjechać pojazdzikiem, trzeba sprawdzić, które pojazdy, czy jakieś pojazdy z Superfinksów się mieszczą. Jestem ciekaw tych postaci, czyli Mr. Kinga, Enigmy i Profesora K. Jak będą wyglądać 3D, jakie będą wielkie. Pod postem będzie, pod postem, pod filmem jest przypięty temat i tam wyszczególniłem te trzy postacie, która więcej będzie miała łapek pod sobą. To ta będzie składana. Dziękujemy Wam ślicznie. Zostawcie łapki w górę. Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Wpadajcie do Magic Box Polska, bo to i dzięki... Wpadajcie też na mój kanał. Wpadajcie na kanał nowy Oluś i Świat Rzeczy. Nie, nie Oluś, tylko Olek. Olek i Świat Rzeczy. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, hej, pa. Na razie, Pegazie. Wyłączamy teraz tym.